Strajk na granicę z Ukrainą zostanie przywrócony. Jest decyzja sądu. Ukraińskie rolnictwo w Unii Europejskiej. Czy mamy się czego obawiać? Ogromny protest rolników w Berlinie. Tysiące protestujących w traktorach. Rozpoczęty 6 listopada protest przewoźników przed przejściem w Dorohusku został zakończony w miniony poniedziałek za sprawą decyzji wójta gminy, Wojciecha Sawy. Jednocześnie uczestnicy protestu złożyli nowy wniosek o zorganizowanie zgromadzenia, planując jego kontynuację od 18 grudnia do 8 marca. Wójt również wydał zakaz na to zgromadzenie, jednak Sąd Okręgowy w Lublinie unieważnił tę decyzję. W rezultacie protestujący mają zezwolenie na powrót na granicę od poniedziałku. Protesty zarówno branży transportowej, jak i branży rolnej. Rolnicy zostali poszkodowani na skutek importu zboża ukraińskiego, które zalało nasz rynek, a transportowcy są wypierani z europejskiego rynku na skutek nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich firm przewozowych. Protesty trwają już kilka tygodni. Frustrują się zarówno protestujący, bo nie mają rozwiązania, jak i oczekujący w kolejce na wjazd na Ukrainę. Ten protest nie jest wymierzony przeciwko zwykłym Ukraińcom. Rolnicy i transportowcy zmuszeni byli wyjść na granicę, aby tym protestem w takim charakterze zwrócić uwagę opinii publicznej na ich problem. Nikt z protestujących nie chce konfliktu z obywatelami Ukrainy, nikt z protestujących nie chce awantur. Wszyscy chcą, aby ten konflikt szybko się zakończył. Tutaj krótki apel do polityków polskich, ukraińskich i unijnych. Wypracujcie porozumienie, które spowoduje, że zarówno polscy protestujący, jak i ukraińscy kierowcy będą mogli wrócić do domu na święta. Według informacji przekazanych przez RMF FM, wznowienie protestu planowane jest na poniedziałek o godzinie 14. Paweł Ozygała, jeden z liderów protestujących, potwierdził stacji radiowej, że manifestacja może trwać nawet do 8 marca. Jak donosi radio, przepustowość przejścia w Dorohusku wynosi około 650 tirów na dobę. Obecnie wydaje się, że liczba kierowców tkwiących w kolejce jest zdecydowanie większa niż podczas poprzedniego protestu. Komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji poinformowała w niedzielę, że około 2400 ciężarówek oczekuje w kolejce trwającej 100 godzin na przejście z Ukrainą w Dorohusku. Kolejka sięga rano do miejscowości Piaski w powiecie świdnickim i liczy około 70 km z zachowaniem stref buforowych, na przykład w Chełmie, relacjonuje policjantka. 55 km kolejki do Dorohuska i nie ma protestu. Wszyscy stoją w jednej kolejce. Beczki, ADR-y, skoroporty, transporty żywych, transporty komercyjne. Wszyscy mogą stać w jednej kolejce, nie ma zagrożenia życia, wszystkie towary nie są już tak łatwo psujące się. Wszyscy mogą grzecznie stać 55 km kolejki do Dorohuska, gdzie nie ma protestu i nie ma barykady i nie ma żadnego z grupy zgromadzenia. Młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim doniosła, że kolejka składająca się z 500 ciężarówek oczekujących na przejście z Ukrainą w Chrebennem ma długość 30 km i sięga aż do Dąbrowy Tarnawackiej w powiecie tomaszowskim. Czas oczekiwania do odprawy wynosi 125 godzin, co równa się około 5 dni, dodaje policjantka. Na profilu Agroprofil pojawiły się ciekawe wypowiedzi na temat odwołania protestu. Niemile zaskoczył nas wójt gminy Dorohusk. Sami wiecie, że został odwołany nasz protest, legalny protest. Aczkolwiek z bardzo dobrych wiadomości mamy to, że wczoraj sąd przychylił odwołanie nowego wniosku o protest na gminie Dorohusk, także w poniedziałek o godzinie 15 wracamy. Mamy pozwolenie do 8 marca, także do skutku rozwiązania tych naszych problemów. Niestety jak na razie nie dzieje się nic. Rozmowy z ministrem są, na razie bez konkretów. Minister zbiera jakieś materiały, które pomogą mu to rozwiązać. No i czekamy cały czas. Nadal, miejmy nadzieję, że nie na próżno. Względem decyzji wójta gminy Dorohusk wszyscy się zastanawiają, kto albo co zadecydowało o takich radykalnych krokach. Szanowni Państwo, Roman Kondrów, Podkarpacka Oszukana Wieś. Koczujemy, tak jak na początku mówiłem, już tutaj trzeci tydzień i dłużej i będziemy chyba do świąt. Jesteśmy zniesmaczeni troszeczkę z tym wszystkim postępowaniem naszych rządzących, naszych włodarzy. Jest to dla nas niezrozumiałe, żeby pan Kowal pojechał na Ukrainę i obiecał, że protest na Dorohusku będzie rozwiązany.
Dwa dni wcześniej Ukraińcy już wiedzieli o tym, śmiali się, wy Polaczki, jutro stąd pouciekacie. Jest to, jak to jest poniżające, że nasz włodarz, Polak z rodem, wybrany przez polskich obywateli, tak sprawę załatwił dla Ukrainy. I naszych kolegów ściągano tam z pasów, targano nimi i brano ich na pobocze. Jest to dla nas niezrozumiałe. Jest dla nas też satysfakcją, że sąd administracyjny wziął tą sprawę wójta, uchylił i ten proces potem zostanie wdrożony. Wójt jest tam, powiem tak pokrótce, naprawdę w krytycznej sytuacji z tego względu, że społeczność lokalna, z tego jego przesłania, co on mówi, że nie mają pracy. Jest to dla nas niezrozumiałe. Konstytucja wyraźnie mówi, że można taki strajk rozwiązać, jeśli będzie zagrażał zdrowiu i życiu organizatorom i lokalnemu społeczeństwu. Ja tam nie widziałem, żeby tam było zagrożenie dla lokalnego społeczeństwa. I nie wiem, jakie naciski, czy nie był ktoś tu skorumpowany właśnie odnośnie wójta. Nie chcę tu nikogo posądzać, ale takie myśli są. Znamy stronę ukraińską, jak ona potrafi tym wszystkim kierować, jak potrafi tym wszystkim sterować, żeby takie sytuacje miały miejsce. Ubolewam nad tym, żeby nasi włodarze nie byli w to wszystko wkręceni i skorumpowani. Dlatego nie mogę tego zrozumieć, że tak się stało, jak się stało. Ale mamy satysfakcję. Strajk będzie przywrócony od poniedziałku, chyba że wójt znowu się odwoła. Ale myślę, że jest honorowym obywatelem tego kraju, jest honorowym człowiekiem i nie będzie tej sytuacji powielał i nie będzie utrudniał naszym rolnikom tej trudnej sytuacji. Unia Europejska rozpoczęła rozmowy akcesyjne z Ukrainą. Kwestia przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest szeroko omawiana w polskim Sejmie. Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski, podjął temat akcesji podczas swojego wystąpienia podczas zaprzysiężenia nowego rządu. Zgodnie z treścią jego przemówienia, zbyt pochopne zezwolenie na dostęp Ukrainy do unijnego rynku może przynieść negatywne skutki dla polskiego rolnictwa. Siekierski zaznaczył, że całkowite i szybkie otwarcie rynku dla Ukrainy byłoby szkodliwe dla wielu polskich gospodarstw rolnych. Polskie rolnictwo ze względu na różnice w skali i możliwościach produkcji rolniczej w porównaniu z Ukrainą nie byłoby w stanie skutecznie konkurować. Raport Instytutu Gospodarki Niemieckiej dostarcza informacji na temat potencjalnych finansowych korzyści dla rolników ukraińskich po przystąpieniu do Unii. Szacuje się, że otrzymają oni nawet 90 miliardów euro na dotacje rolnicze. Ta kwota jest niemal trzykrotnie większa niż suma, którą otrzymają Polska – 31 miliardów euro lub Rumunia – 21 miliardów euro. Kwestia przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej została omówiona także podczas Forum Rolników Topagrar. W trakcie dyskusji Janusz Wojciechowski, polski komisarz do spraw Unii Europejskiej, zapewnił, że przedstawił Komisji Europejskiej trzy warunki, które muszą zostać spełnione przed akcesją Ukrainy. Obejmują one capping redukcję płatności dla dużych gospodarstw, aby unijne fundusze trafiały głównie do mniejszych agroholdingów. Zachowanie klauzul bezpieczeństwa, które umożliwią reakcję w przypadku nadmiernej ilości importowanych towarów z Ukrainy do Unii. Wprowadzenie odpowiednio długich okresów przejściowych, aby akcesja nie była szokiem dla rolników z pozostałych państw członkowskich. W trakcie dyskusji Artur Balas zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania rolnictwa na ewentualne wyzwania związane z konkurencją ze strony ukraińskiego monopolu rolniczego, będącego w rękach kapitału zagranicznego. Wskazał również na konieczność uregulowania handlu z Ukrainą, szczególnie poprzez ustalenie kwot produkcyjnych lub kontyngentów, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla wspólnej polityki rolnej i polskiego rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski również poparł to stanowisko, wyrażając obawy przed nadmiernym wsparciem dla zachodnich koncernów kosztem polskiego rolnictwa. Ardanowski zauważył, że pieniądze trafiają głównie do tych koncernów, które nie płacą odpowiednich podatków, co nie przynosi korzyści Ukrainie. Dodatkowo wskazał na brak zgodności standardów produkcji reprezentowanych przez Ukrainę z wymaganiami Unii Europejskiej, co mogłoby zagrażać polskiemu rolnictwu. W trakcie debaty podczas 8. Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu uczestnicy dyskutowali nad planowanym rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód o Ukrainę i potencjalnym wpływie na rolnictwo, w tym także na polskie. Politycy przedstawiali swoje spojrzenia na przyszłość poszerzonego wspólnotowego rynku rolnego. Całość debaty została udokumentowana podczas sesji głównej 8. Forum Rolników i Agrobiznesu. Poruszony został także temat akcesji Mołdawii do Unii. W rozmowie z polską agencją prasową mołdawski analityk Andrei Curararu podkreślił, że Mołdawia powinna konsekwentnie dążyć do eurointegracji,
biorąc pod uwagę historię innych krajów, które rozpoczęły rozmowy akcesyjne, a następnie proces został zamrożony. Curararu zauważył, że decyzja Mołdawii o staraniu się o przyłączenie do Unii Europejskiej wspólnie z Ukrainą jest słuszna, pomimo krótkoterminowego kuszenia się na oddzielną ścieżkę. W obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej rozpoczęcie tego procesu bez Ukrainy mogłoby być trudniejsze dla Mołdawii. Z danych International Trade Administration wynika, że rolnictwo o wysokiej wartości nadal jest słabo rozwinięte w Mołdawii, a tradycyjne rolnictwo stanowi główny filar gospodarki tego kraju. Mołdawia posiada korzystne zasoby glebowe i warunki do produkcji rolnej, szczególnie w uprawie owoców i warzyw. Umiarkowany klimat kontynentalny umożliwia produkcję rolno-spożywczą z silną przewagą konkurencyjną na rynku Unii. Użytki rolne zajmują 75% powierzchni kraju, z czego 1,8 miliona hektarów to grunty orne. Sektor rolniczy zatrudnia ponad 27% siły roboczej, a produkcja rolna stanowi około 12% PKB Mołdawii. W połączeniu z przemysłem przetwórstwa spożywczego, sektor ten odpowiada za ponad 16% PKB i około 45% całkowitego eksportu kraju. Rząd Mołdawii wspiera prywatną własność gruntów, a obcokrajowcom nie wolno nabywać gruntów rolnych. Mołdawia stanowi znaczące źródło produkcji owoców i warzyw, wytwarzając rocznie ponad 1 000 000 ton świeżych produktów rolnych. Przeważająca większość, czyli 80% całkowitej produkcji, pochodzi z indywidualnych gospodarstw domowych. Niemniej jednak 9% lokalnie przetworzonych owoców i warzyw znajduje swoje miejsce na rynkach eksportowych. Bogata gama produktów rolnych oferowana przez Mołdawię obejmuje owoce, warzywa, zboża i mięso. Wśród podstawowych upraw wymienia się zboża o zimę i jarę, pszenica, jęczmień, kukurydza, słonecznik, buraki cukrowe, ziemniaki oraz inne warzywa korzeniowe, rośliny ogrodnicze i owoce. W Mołdawii produkowane są różnorodne warzywa, takie jak pomidory, cebula, kapusta, ogórki, dynie, papryka, marchew, buraki czerwone, czosnek, dynia, bakłażany, zioła i zielony groszek. Ponadto produkcja owoców koncentruje się na jabłkach, śliwkach, wiśniach, gruszkach, brzoskwiniach, nektarynkach, pigwach, morelach, owocach miękkich, orzechach włoskich, winogronach stołowych oraz tych przeznaczonych na produkcję wina. To zróżnicowanie sprawia, że Mołdawia jest istotnym dostawcą świeżych i lokalnie przetworzonych produktów rolnych na rynkach krajowych i międzynarodowych. Jak przekazują niemieckie media, tysiące rolników z całych Niemiec protestuje dziś przeciwko decyzji rządu do spraw sygnalizacji świetlnej o zniesieniu zwolnień z podatku od oleju napędowego i pojazdów rolniczych dla pojazdów rolniczych i leśnych. Petycja w sprawie rolniczego oleju napędowego zebrała dzisiaj ponad 10 tysięcy zwolenników. Rolnicy rozpoczęli kampanię podpisów w internecie. Cel: zatrzymanie w niezmienionej formie zwrotu oleju napędowego dla rolnictwa oraz zwolnienie z podatku od pojazdów rolniczych i leśników. W sumie podpisało się już ponad 60 tysięcy osób. Planowane cięcia są częścią konsolidacji budżetu w następstwie wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Stowarzyszenie Rolników wzywa do wycofania planów. Podczas protestu do stolicy hało wiele traktorów. Pierwsze z nich dotarły do Berlina w niedzielę wieczorem. Niemiecki minister rolnictwa w porannym wydaniu podkreślił, że nie chce ignorować niezbędnych działań oszczędnościowych. Likwidacja ulgi podatkowej na olej napędowy dla rolnictwa jest jednak błędna. Wewnętrznie przedstawił już alternatywne propozycje oszczędności. Polityka musi nieść ze sobą ludzi, powiedział Özdemir. Nie dzieje się tak jednak w przypadku planowanego przez koalicję sygnalizacji świetlnej jednoczesnego wykreślenia dotacji do oleju napędowego rolniczego i zwolnienia z podatku od pojazdów rolniczych i leśnych maszyn rolniczych i leśnych. W tej chwili ich przytłaczamy. Rolnicy dostarczają ludziom żywność, a duża część ich produktów jest eksportowana, dodał Özdemir. Planowane cięcia doprowadziły do pogorszenia warunków konkurencji dla niemieckich rolników. Rolnicy po prostu nie mają alternatywnych typów napędów. Ich ciężkie maszyny po prostu nie mogły być napędzane silnikami elektrycznymi. Niemieckie Stowarzyszenie Rolników wezwało dziś od godziny 11 do demonstracji przed Bramą Brandenburską w Berlinie pod hasłem „Za dużo to za dużo”. To już koniec. Rolnicy chcą protestować przeciwko planowanemu przez koalicję sygnalizacji świetlnej, zniesieniu dotacji dla rolnictwa do oleju napędowego i zwolnieniu z podatku od pojazdów, a docelowo także wyższym cenom paliw. Zrzeszenie rolników żąda od rządu wycofania planów
Jeżeli tak się nie stanie, od stycznia nastąpi masowy opór. Prezes rolników Joachim Rukwiet powiedział: nie będziemy tego tolerować. Jak poinformowało Centrum Informacji Drogowej, na Osloer Strasse i Seestrasse w Berlin Wedding w kierunku autostrady miejskiej tworzy się korek. Z informacji wynika, że jeżdżą tam traktory. Zablokowane są także drogi dojazdowe w okolicach Seestrasse. Kierowcy muszą obecnie uzbroić się w cierpliwość na Heerstrasse w kierunku granic miasta. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o protestach rolników w wielu regionach świata. Dlaczego branża, która powinna być najlepiej chroniona i wspierana przez krajowych polityków, często musi walczyć o swoje? Jeżeli spodobał ci się ten materiał, to zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj kanał, a częściej wyświetlać ci się będą kolejne interesujące filmy z kanału Rolnictwo. Zapraszam również do obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia.